Oddział ZG Lubin na wszystkich rejonach zorganizował słodką akcję Ciasto, które pomaga i nie tuczy. W piątek od godziny 6 rano w cechowniach i biurowcach pojawiły się stoiska, na których częstowano ciastem w zamian za wsparcie finansowe. Minimalna kwota to 3 zł, ale do puszek hojniej wrzucano pieniądze. Mają one wspomóc leczenie chorych bliźniaczek. 3-letnie dziewczynki to córki jednego z pracowników ZG Lubin. W załodze słodka akcja przypadła do gustu. W ciągu kilku godzin zebrano prawie 14 tysięcy złotych. Miła obsługa, bardzo miła. Akcja też super. Ciasto bardzo pyszne, więc dziękujemy. Taka akcja to powinna częściej być, dzieciom pomagać. Też pan smakował ciasta? Tak, tak. Bardzo dobre. Snickers bardzo dobre. Bardzo dobrze jest to zorganizowane. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Kupiliśmy ciasteczko, chociaż brzuszek mi rośnie, ale ciasteczko takie małe sobie zjem. Bardzo dobry. Szczytny cel. Naprawdę można pomóc wielu ludziom. Częściej? Pewnie, jeśli będzie tylko dla kogo i chęci wszystkich, którzy to organizują, to na pewno. Karolinka i Julka wymagają stałej opieki lekarskiej i specjalistycznych badań. Rodzice większość kosztów leczenia pokrywają z własnej kieszeni. Są to badania, których NFZ nie refunduje. Dzieci codziennie muszą być poddawane rehabilitacji, ale NFZ płaci tylko za 1 godzinę tygodniowo. Wydatki przerastają rodzinę. Na słodką, charytatywną akcję ZG Lubin załoga przygotowała 80 blach ciast. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bardzo szczytny cel. Ludzie się tak bardzo zaangażowali, że rano z koleżanką nie zdążyłyśmy nakładać ciasta. Bardzo. Kolejka, poszło bardzo dużo ciast. Podobne przedsięwzięcia miały już miejsce w centrali KGHM i w Hucie Miedzi Głogów. Tam słodkie wypieki rozeszły się równie szybko, a zebrane pieniądze wsparły dzieci z zakładu opiekuńczo-leczniczego w Jaszkotlu. Na rzecz tych podopiecznych ZG Lubin wraz z Miedziowym Towarzystwem Sportowym 21 marca zorganizuje koncert charytatywny, w którym weźmie udział m.in. Ania Wyszkonik.